Witam serdecznie w kolejnym vlogu admina z trasy. Bardzo dużo czasu nie mam, ale coś spróbuję merytorycznie tym razem, nie filozoficznie, bardziej merytorycznie, żeby było coś tak trochę co jakiś czas w tych vlogach też normalniejszego, mimo tego, że i tak tak rzadko są. Za to przynajmniej mam nadzieję, może będzie jakaś łapka w górę za to, że merytorycznie. Tak, więc szybki pomysł. Ciężko będzie wyczerpać temat, raczej zajawka to będzie trochę dalsza po wczoraj w sumie, bo wczoraj żeśmy akurat omawiali na streamie naszym na YouTubie tematykę dotyczącą pamięci podręcznej SSD. No i przy okazji wyszedł nam taki temat dotyczący portów SFP. Bo zwróciłem tam trochę więcej uwagi na problem tak zwanej prostej matematyki, wiecie, prostej matematyki, no bo jeżeli teraz na serwerze plików strukturę rajdową połączymy sobie dyski, ja tam dawałem przykład wczoraj nawet prostego w sumie serwera plików, który miał 4 dyski, to nawet na rajdzie 5 mamy 600 mega na sekundę, 600 mega na sekundę, megabajtów. No problem polega na tym, że potem ten serwer plików ma 2 interfejsy gigabit Ethernet. No to możemy powiedzieć, no to dobrze, no to 2 gigabity, a tam mamy transfer 600 megabajtów. Przypominam, matematyka mówi o tym, że 600 megabajtów to jest więcej niż 2 gigabity. No jak, giga więcej? Nie, dlatego że... Jeżeli tam mieliśmy bajta, tu mamy bity, no to mniej więcej bajt 8 bitów. Czyli teraz wniosek, jeżeli chcemy mieć w bajtach prędkości naszych łącz sieciowych, no to te, co podajemy łącz sieciowych, musimy podzielić na 8. Czyli mniej więcej, jeżeli popatrzymy, że mamy łącze gigabitowe, to znaczy, że tak naprawdę mamy około 125 MB na sekundę. W praktyce też raczej trudno będzie to zobaczyć, bo jeszcze różny narzut musi być do tego wzięty pod uwagę. No, ale załóżmy, że te 120 MB na sekundę to ma, no to dobra, to jeżeli mamy interfejs gigabit Ethernet, no to mamy 120 MB na sekundę. Badziew! Badziew, to nawet dysk twardy dzisiaj HDD, na który psioczymy, że to era kamienia łupanego i to wolne, i że jak do laptopa wsadziłem dysk SSD, to o Jezu, no od razu tak, od razu lepiej, nie? Pięknie i lepiej, i normalnie. I drugą młodość dostał laptop, drugą młodość dostał od razu. Tak, no. No to chyba wiem, o co chodzi, to mamy połowę dysku HDD, tak mniej więcej, bo dzisiejsze dyski HDD to tak około 200 mega na sekundę jednak dymają, no plus minus. No to połowa prawie, no niech będzie, większa połowa. Ale to nadal jest, znaczy, badziew i kicha. I my się na to godzimy? I my się na to godzimy, kiedy chcemy mieć na przykład taki właśnie serwer plików i przerzucać pewne dane? Dobra, znaczy ja wiem, że dopóty mamy łącze internetowe, to jeszcze tam trochę okej, okay, to jeszcze trochę okej, okay, bo łącze internetowe z reguły też mamy badziewne, w stosunku pewnie do różnych naszych potrzeb. Gdybyśmy wiedzieli, jakby działało łącze internetowe, które by szło, tak powiedzmy, 10 gigabitów na sekundę, no to o takich łączach typu 50-100 megabitów byśmy mówili, era kamienia łupanego, nie? No pewnie tak kiedyś będzie, pewnie tak kiedyś będzie. Dobra, natomiast tak, więc matematyka jest tutaj nieubłagana, no i pojawia się problem, no bo jakoś te dane trzeba przesyłać i jednak mimo wszystko z większymi prędkościami, to już pokazuje życie i co teraz z tym fantem zrobić. No więc tutaj nawiążemy trochę do naszego cyklu, który tam kiedyś żeśmy już omawiali na vlogach dotyczących sieci przełączanych i przełączników. No bo de facto to w dużej mierze jest tematyka dotycząca przełączników, choć właśnie nie tylko. No teraz jak uzyskać prędkości większe niż gigabit? No na przykład można mieć port RJ45 2,5 gigabita, można mieć port RJ45 10 gigabitów. To też nie jest jakiś wielki kłopot, znaczy żeby mieć, jak się bardzo, bardzo chce i ma się kasiurki na to, żeby to wydać. I teraz... jaka jest zaleta na przykład, bo teraz aktualnie mamy taką też tendencję do tego, żeby te 2,5 gigabita właśnie, wszyscy taki jadą po tym 2,5 gigabita, żeby sobie do kompa interfejs 2,5 gigabita, przełącznik kupi z portami 2,5 gigabita. Skąd się to wzięło na te 2,5 gigabita? Bo rzecz jest z tym, że jeżeli chcemy osiągnąć prędkości 2,5 gigabita,
to nie musimy wymieniać infrastruktury naszej sieciowej, którą zakładamy, że mamy pewnie po staremu oparte na kablu typu skrętka kategorii 5E, no to jeżeli mamy na 5E, to spokojnie 2,5 gigabita wyciśniemy, ale już 10 dnia. Jeżeli chcemy osiągać prędkości 10 gigabitów na kablu typu skrętka, to musimy mieć kategorię 6. Dobra, no więc tutaj mamy kłopot, i dlatego właśnie jest takie parcie ostatnio na 2,5 gigabita. Mnie te parcie osobiście nie przekonuje. Znaczy rozumiem ten aspekt, że nie trzeba wymieniać infrastruktury, jak ktoś miał okablowanie na skręce kategorii 5E. Rozumiem ten aspekt, tylko że 2,5 gigabita to nie jest żaden, przepraszam, czad. To nie jest czad, to jest jakaś prowizorka na chwilę i dalej nie rozwiązuje problemu, szczerze mówiąc. No bo co, no zamiast 125 megabajtów na sekundę mamy, ile wyjdzie, no 300 mniej więcej, no to rozwiązuje problem? To jest dalej dysk HDD trochę lepsiejszy, nie? To chyba nie o to miało chodzić, szczerze mówiąc. No stąd myślimy dalej, 10 gigabitów, no to już zaczyna się powoli trochę lepiej robić, bo 10 gigabitów, no to mamy 1,25 gigabajta na sekundę. Oczywiście, że tego nie zobaczymy w realiach, zobaczymy gdzieś tam 1,1, jak dobrze pójdzie 1,1,1, no ale to już zaczyna podpadać bardziej powoli pod jakiś dysk SSD. No to jeszcze nie jest NVMe, ale jednak, no mimo wszystko. No tylko, że jeżeli chcemy mieć 10 GB na sekundę, tak jak przed chwilą powiedziałem, to tak, albo musimy mieć teraz w komputerze interfejs z portem RJ45, czy takim tradycyjnym, co kojarzymy, ale jednak 10-gigabitowym. No taki interfejs trzeba by zakupić, bo śmiem wątpić, że ktoś w kompie ma tak produkcyjnie na płycie głównej wbite. No więc raczej trzeba sobie taki interfejs dokupić, a taki interfejs i kosztuje. Ja nie pamiętam, ile, nie trzymajcie mnie, ale możecie poszukać. Wydaje mi się, że nie wiem, taki nówka, 5-6 stówek, tak strzelam, za kartę sieciową, porąbało w kakao, nie? Dobra, no to natomiast to jest tylko, pamiętajcie, jedna strona kabla, a jeszcze jest druga strona kabla, czyli jeżeli mamy na przykład serwer plików, to ten serwer plików też by musiał mieć port 10-gigabitowy. Jeżeli w tym momencie do tego serwera plików miałby mieć dostęp ktoś więcej niż tylko nasz komputer, no to tak naprawdę serwer plików musiałby być wpięty do przełącznika, nasz komputer też do przełącznika tym portem 10-gigabitowym, bo teoretycznie oczywiście można połączyć bezpośrednio między sobą. Ja tak na przykład mam, aczkolwiek to nie na kablu typu skrętka. To jeszcze za chwilę, jak... No, aczkolwiek, no jeżeli ma być to podpięte jakoś tam logicznie, no to przełącznik by się kłaniał, który by miał porty 10-gigabitowe. O, i tu się kłopot też zaczyna, bo o ile jeszcze... Zaraz wrócę, że tak naprawdę te karty sieciowe 10-gigabitowe to nie jest znowu aż tak straszelnie tragiczna cena, jak się nam na pozór oka wydaje, bo można kupić karty używane, tylko... Wtedy z tak zwanymi portami SFP+, ale to za chwilę do tego SFP wrócimy. No natomiast gdybyśmy chcieli kupić przełącznik, który posiada, nie wiem, tam 24 porty, a nawet pewnie 8 portów RJ45 10-gigabitowych, no to Wam powiem, drogo będzie. Oj, drogo będzie. No to nie będzie 100, ani 200 zł, ani nawet 500 zł. Niestety, ani nawet raczej 1000 zł bym nie liczył. No będzie ciężko, no i to już są ceny, że Jezus Maryja, nie? Więc jeżeli jeszcze bezpośrednio połączy serwer plików z kompem na osobnej karcie sieciowej, to może trochę lepiej. Sam kabel nie taki drogi, serwer plików jak zakupimy, bo już na dzisiaj wiele serwerów plików jest sprzedawanych seryjnie, czy produkcyjnie już z portem RJ45 10 gigabitów. No ja taki serwer plików na przykład mam, a nawet dwa, bo zarówno Synology, ten, który u mnie na streamie jest, ten taki, mówię, że mój domowy, produkcyjny, to on ma właśnie RJ45 10 gigabitów, i ten QNAP to też ma RJ45 10 gigabitów na sekundę. Dobra, no ale w każdym razie, jeżeli byśmy chcieli tak trochę taniej, a nawet bardziej uniwersalnie, to powiem, że nawet kto wie, czy nie trochę lepsze czasami od portu RJ45 jest taki port, który się nazywa SFP, a SFP Plus jeszcze lepszy. Bo port SFP to jest taki dość dziwny port, dlatego że jak kupimy sobie kartę sieciową, która ma taki port SFP, SFP+, to jest de facto otwór.
znaczy karta sieciowa, która ma otwór, bądź dwa otwory, bo można kupić kartę z jednym portem SFP, a można kupić z dwoma portami SFP. No zawsze lepiej dwa niż jeden, nie? Ale zawsze też trochę drożej. No, natomiast ten SFP, jak się popatrzy, możecie w necie wrzucić sobie taką kartę SFP, SFP+, zobaczycie, to jest otwór. I teraz do tego otworu, no jeszcze trzeba dokupić coś takiego, co się nazywa wkładką, GPIK-iem, transceiverem, różnie to nazywają, najczęściej mówią na to wkładka. O dziwo w języku polskim. Czasami niektórzy mówią GPIK. To chyba dwie najczęstsze tutaj terminologicznie jakieś tam sformułowania na to, nazwy, GPIK i wkładka, no więc trzeba sobie to dokupić, to też kosztuje. Aczkolwiek zaraz powiem, że są na to też jeszcze dalej pewne sposoby. No więc sama karta sieciowa kosztuje, a ona sama jeszcze nic, bo trzeba wkładkę, a do wkładki jeszcze trzeba kabel, tak, mimo wszystko. No i teraz możemy sobie, znaczy jak największa zaleta portu SFP, SFP Plus jest uniwersalizm. Dlatego, że od tego jaką wkładkę kupimy, to taki potem możemy kabel sobie wziąć. Możemy sobie kupić wkładkę, która będzie pod światłowód. No i w tym momencie mamy dwie wkładki po dwóch stronach, no bo zakładam, że na przykład jest teraz tak samo serwer plików wyposażony w port SFP+. Czasami niektóre serwery plików są już produkcyjnie wyposażone w porty SFP+. Warto na to zwrócić uwagę. A z drugiej strony również może być nawet więcej niż jeden w tym serwerze plików. Tak samo. O, ten taki QNAP, co u mnie się pojawia z zwykłym systemem QTS, to on produkcyjnie dwa porty SFP+ miał. Non. I wykorzystuje. No i teraz możemy sobie do kompa dokupić. Tutaj, jak powiedziałem, powiem, że nawet taniej idzie dokupić, szczerze, kartę właśnie sieciową z portami SFP+, niż kartę sieciową RJ45 10 gigabitów na sekundę. Dlaczego? Dlatego, że wiele firm w tej chwili się pozbywa takich kart sieciowych, a one są normalnie dobre, działają jak należy, tylko po prostu w tych firmach już niepotrzebne, zawsze parę złotych odzyskają, nie? Stąd zamiast lepiej wyrzucić na śmieci, to zawsze parę złotych jest. I można kupić, czasami się okazuje na naszym tak zwanym Ale Drogo, za jakieś 200 zł, w zależności jaka tam okazja padnie, 150, 200 zł, 300 zł, no to jest taniej niż szczerze karta teraz RJ45 10 gigabitów. No. Oczywiście do tego jeszcze trzeba wkładki, te wkładki też kosztują, no tu jest większy kłopot, znaczy można też używane wkładki, ale nawet używane, to de facto karta z wkładką może się okazać, że już zacznie powoli podchodzić pod jednak mimo wszystko kartę z RJ45 10 gigabitów na sekundę. No natomiast nie trzeba do końca wkładki, dlatego że przy niewielkich odległościach to dużo lepiej i taniej wyjdzie kupić kabel, który się nazywa kablem DAC. DAC. Kabel DAC. Co to jest? To jest taki gotowy kabel miedziany, już zintegrowany z wkładkami. I on ma tą zaletę, że wychodzi po prostu dużo taniej. No jest dużo tańszy. Za to powiedzmy, to gdzie jest wada? To po co są te wkładki? Bo jeżeli potem się okaże, że chcielibyśmy na większe odległości realizować transmisję, na przykład między przełącznikami, no to już kabel DAC ma swoje ograniczenia. Nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, chyba najdłuższy kabel DAC 7 metrów, coś ten deseń. Coś ten deseń. No więc w tym momencie jest to jakiś tam kłopot, ale na niewielkie odległości, ale komputer, serwer plików, komputer do przełącznika, serwer plików do przełącznika, to z reguły się okazuje, że to są odległości zdecydowanie tutaj wystarczające na kabel DAC i to wychodzi dużo taniej. I znowu kabli DAC, akurat firmy się też pozbywają, tak jak kart sieciowych. Dlaczego się pozbywają, to ja zaraz do tego wrócę. No i wtedy też można znaleźć dość tanie i okazyjnie za kilkadziesiąt złotych. I one są normalnie dobre, ja sam z takich korzystam u mnie w domu i sobie chwalę. No więc tak naprawdę się okazuje, że interfejs sieciowy do zakupienia do kompa to nie jest znowu tak bardzo strasznie drogi. Nawet do serwera plików, jeżeli mamy serwer plików z portem PCI Express, no znowu wtedy trzeba na przykład taki serwer plików zakupić, który taki port posiada i ma. No to jeżeli taki port mamy, to można dokupić znowu taką samą kartę dosłownie z wyprzedaży, tylko że wtedy z małym, z reguły tak zwanym małym śledziem, z niskim profilem, to się tak dokładnie, o, pisać wtedy w Ale Drogo SFP+, niski profil, znajdziecie wtedy takie karty. No i cóż,
Bo do komputera jest w tym momencie niewysoki profil, a do serwerów jest z reguły niski profil. Dobra, natomiast to też nie wychodzi wtedy wcale tak drogo. Sam tak mam. W tym moim domowym Synology, bo mimo tego, że on ma RJ45 10 gigabitów, to jeszcze ma też kartę z dwoma portami SFP+. No i cóż, bo na przykład właśnie z jednego portu idzie wtedy do mojego kompa. Kabel DAC, dosłownie bezpośrednio. Dzięki temu mam bezpośrednio krótko podłączone do kompa, a oprócz tego jeszcze do przełącznika drugi kabel też idzie, no, żeby był dostęp z innych urządzeń. Dobra, no i cóż. I cóż, idąc dalej, czyli widzimy, że to tutaj w tym aspekcie nie jest tak bardzo strasznie drogie, nawet jakbyśmy do domu chcieli, żeby mieć 10 gigabitów. Problem ewentualnie leżeć będzie gdzieś indziej, bo dopóty będziemy mieli bezpośrednio połączenie z serwerem plików, to jeszcze nie jest tak tragicznie drogo. Problem się robi wtedy, kiedy chcemy realizować połączenie z wykorzystaniem przełączników, czyli mamy więcej urządzeń na przykład w domku i nie tylko stacjonarka, ale jeszcze jakiś tam serwer plików, coś tam i potrzebujemy to połączyć tym portem 10-gigabitowym, no to wtedy przełącznik się jednak kłania. A no zakupienie używanego przełącznika z portami 10-gigabitowymi w rozsądnych pieniądzach raczej będzie niestety niezbyt łatwe, będzie problematyczne. A powiem szczerze, że najtańszy, sensowny przełącznik, taki 16-portowy, chodzi o 16 portów SFP+, no to Mikrotik za około 1500 zł. Boli. No, zwykły 4-portowy Mikrotik to jest 500 zł, no więc tak mniej więcej plus minus, jak dobrze pamiętam. No to licho, nie? Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to już tak tanio niestety nie jest. No co to są 4 porty? Niewiele. No cóż, no to tyle. No ale warto się zastanowić. Teraz kwestia jest taka. A dlaczego te firmy wyprzedają w ogóle te karty sieciowe? A o dziwo przełączników tak bardzo, może nie tak już tak bardzo. Natomiast karty sieciowe i te kable DAC i tak dalej, bo to jest wolne, to jest badziewne. No jak badziewne? 10 gigabitów, ja w domu gigabita mam! Ale dla firmy to jest badziewne. No bo ja to nawet wczoraj tłumaczyłem, jeżeli w tym momencie mamy serwer plików, on jest tutaj najlepszym przykładem, akurat, gdzie mamy transmitować dane, na przykład nawet dla 40 użytkowników, których mamy w firmie, każdy, nawet jeżeli będzie miał u siebie interfejs gigabitowy, to już serwer plików musi transmitować dane 40 gigabitów na sekundę. No to musi mieć takie porty. No i teraz, czy my możemy mieć port 40-gigabitowy? Tak. No i teraz wrócimy, bo porty SFP są jakby różne. I można kupić karty sieciowe z różnymi takimi portami, które na pozór oka wyglądają podobne, ale nie każdy jest ze sobą kompatybilny. Bo teraz tak, mamy port SFP, zwykły, bez plusa, to jest tak naprawdę 1,25 gigabita na sekundę. No więc uzysk, szczerze, z punktu widzenia prędkości transmisji, no nie za bardzo, żaden. To jaka zaleta jest portu SFP, że można wrzucić wkładkę i połączyć to światłowodem na większe odległości. O, to ma jakiś swój sens. Natomiast SFP+, to jest port 10-gigabitowy, 10 gigabitów. Potem mamy QSFP, coś takiego, to jest 40 gigabitów. I QSFP+, to mamy 100 gigabitów. No, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Jak coś, to możecie mnie poprawiać, bo mnie się te wartości to zawsze gdzieś tam trochę lekko kręcą, mimo wszystko. Jeszcze mamy takie cudo jak QSFP, jest SFP28, to jest jeszcze inny rodzaj portu, to jest wtedy, czekajcie, 40 gigabitów i QSFP28, to 100 gigabitów, możecie mnie poprawić w komentarzach najwyżej. Dobra, ważne jest jakby, najważniejsze zrozumieć, że te porty są różnego typu i od tego, jaki port będziemy mieli, to od tego też zależy maksymalna prędkość transmisji. No i niestety, o ile SFP z SFP+, jest kompatybilne, QSFP z QSFP+, no to QSFP z SFP już tak nie bardzo. Dobra, to też trzeba mieć świadomość, czyli jak chcemy 40 gigabitów, no to wymienić trzeba karty sieciowe, nie? Na takie, które mają i dlatego firmy to robią, a nawet lepiej pewnie QSFP+. Oczywiście jak zerkniecie, ile karta sieciowa z portami QSFP+ kosztuje, to się za głowę złapiecie, tylko że z drugiej strony to nie jest tylko kwestia złapać się za głowę, tylko się zastanowić, czy chodzi o to, że ma być tanio, czy o to chodzi, żeby coś działało. I tyle w temacie.
Więc może wiele firm trochę inaczej na to patrzy, one wolą, żeby działało i się cieszą, że taka możliwość jest, że tak może to działać. A my się dzięki temu możemy pocieszyć, że możemy kupić kartę sieciową, tak używaną do domku i mieć nie gigabit, a 10 gigabitów. No różnica jest kolosalna. Czyli jak raz potem prześlecie sobie plik po 10 gigabitach, no to szczęka jednak opada i się człowiek zastanawia, jak to ludzie żyją mając gigabita. Tak się, nie wiem, dzisiaj zastanawiają, jak kiedyś ludzie żyli, jak na przykład, nie wiem, nie mieli komórek i możemy tak dalej, tak dalej. No dobra, więc na to też mimo wszystko warto zwrócić uwagę, bo znaczy da się jeszcze znaleźć też karty sieciowe używane już nawet QSFP, no ale one i tak będą też nawet używane już drogie. SFP Plus wydaje mi się, że to jest w jakimś tam zasięgu naszym mimo wszystko, co by nie było. No i bo jak może to wyjść taniej, nawet czasami kto wie, może wyjść taniej kupić sobie kartę z portem SFP Plus i do tego wkładkę, ale to też pamiętajcie, że to musi być wkładka na SFP Plus, na przykład RJ45 10 gigabitów. I kto wie, czy to nie wyjdzie taniej niż kupienie nówki karty po prostu z portem RJ45 i do tego kabel kategorii 6 minimum. Zakładając, że w serwerze plików na przykład mamy już produkcyjnie wmontowany port RJ45 10 gigabitów. No, to mam nadzieję, że uda mi się trochę zaintrygować i zachęcić. Ja wiem, że tutaj tylko powiadam i nic nie pokazuję. No, na kursie akurat CCNA mieliśmy na przykład tydzień temu, to tam pokazywałem nawet na żywo. Pokazywałem, jak się to wszystko montuje ze sobą, jak to wygląda. No, tam dłużej żeśmy sobie o tym trochę opowiadali. Ale myślę, że jak się uda zaintrygować, to może jak ktoś bardzo, bardzo, bardzo będzie chciał, to mimo wszystko uda mu się coś niecoś dojść do tego, o co chodzi. No i przy okazji, na przykład wracając nawet do tematu też serwera plików, no to może zaczniecie zwracać uwagę również na to, żeby te porty jednak były sensowne, bo potem się kupuje urządzenie i to wiecie, to jakbym sobie kupił Porsche'a i jechał w tym momencie z zaciągniętym hamulcem ręcznym non-stop. No trochę jednak to tak w praktyce to tak wygląda. Ja się trochę tak skupiłem na tych serwerach plików, natomiast pamiętajmy, że te porty SFP, SFP+, QSFP, QSFP+, wykorzystuje się nie tylko między komputerem a serwerem pliku. Między przełącznikami się w praktyce wykorzystuje, między przełącznikiem a serwerem. Więc po prostu no, to jest inny typ portu. Myśmy się przyzwyczaili, że jest ten RJ45 i kabel typu skrętka. Okazuje się, że nie tylko. Największa zaleta portu SFP to jest uniwersalność, bo w zależności od tego, jaką wkładkę wrzucimy, no to będziemy mogli wykorzystać światłowód, będziemy mogli wykorzystać skrętkę, albo mamy te gotowe kable miedziane typu DAC. Bardzo dobry, fajny pomysł. A jak potrzebujemy na większe odległości, na większe transmitować na większe odległości, no to wtedy wkładka i albo skrętka, w zależności, no przy czym już na 10 gigabitach, znaczy nie, okej, okay, no na 10 gigabitach to jeszcze 100 metrów osiągniemy. Natomiast no w razie czego światłowód, tak, bo tu największa zaleta światłowodu się wtedy pokazuje, że możemy realizować dość szybkie transmisje na duże odległości w porównaniu do kabla typu skrętki. No i cóż, no wkładki wkładkami, a kabel trzeba z osobna wtedy, jak mamy na bazie wkładek. Jak kabel DAC, to od razu mamy, nie musimy żadnych wkładek kupować, tylko to jeszcze raz, to jest gotowy, zalany już kabel miedziany z wkładkami po obu stronach. No więc tak jest na krótkie odległości, tak jest najlepiej, tak jest najsensowniej, tak jest najprościej. I tyle. Dobra, dojeżdżam do miejsca docelowego, więc mam nadzieję, że mimo wszystko bardzo długo tego, dużo tego nie było, ale zaintryguje. Coś może lekko trochę ta tematyka. Te przełączniki najbardziej bolą, no muszę przyznać. One najbardziej bolą. Ale spróbujcie sobie znaleźć przełącznik, który ma na przykład 24 porty QSFP. Szczęka Wam opadnie. No, firmy takie potrzebują, nie? Znaczy, to też pokazuje potem, jakie są ceny przełączników, bo jak ktoś do domu kupuje za 100-200 zł, a potem do biznesu trzeba kupić, no to po prostu tam szczęki potrafią często, gęsto opadać. I jakiej to skali ceny jednak mimo wszystko są. No i tyle, no. No ja w domu mam, bolało, ale powiem szczerze, nie żałuję mimo wszystko, bo jednak mieć sieć 10-gigabitową w domu nawet, no to nikt mi nie powie, że jest różnica. Ja powiem tak, no na pewno 40-gigabitowa byłaby jeszcze lepsza, szczególnie, że ja dość dużo wykorzystuję urządzenia, jakim jest serwer plików, no ale to już powiem, że i tak już jest naprawdę, naprawdę całkiem mimo wszystko z punktu widzenia już tych możliwości cenowych, co próbuję poopowiadać dzięki temu, że mamy te używki,
to jeszcze nawet według mnie przełącznik za 1000 zł. Pamiętajmy, że to nie jest coś, co kupujemy co tydzień, co miesiąc, tylko to się kupuje i po prostu jest. No i tyle. I z tego się korzysta już przez dłuższy okres czasu, więc na to mimo wszystko chyba też może w tym wszystkim warto zwrócić uwagę. A potem jednak, jak się ma takie urządzenie, jakim jest serwer plików, no różnica jest. Oj, i to tak mocno, mocno fajnie odczuwalna. Dobra, dojechałem, muszę iść pozałatwiać, także cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia do następnego vlogu admina z trasy. Nie wiem, kiedy będzie, trudno powiedzieć. Tyle, do zobaczenia. See you next time.